usłyszycie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Glenafric. W kolaboracji z Beer Hawk, ze sklepem sprzedającym piwo. A ogólnie piwo jest dostępne w Sainsbury, ponieważ Beer Hawk ma taką kolaborację ze Sainsbury. Pokazują się na piwa kartowe, które tak jakby tylko dla Sainsbury'ego powstały, ale mają też takie pudełka podarunkowe ze swoją szklanką, z jakimiś wybranymi piwami, które normalnie można dostać bez tego też, że mimo wszystko mają jakąś współpracę i jakieś te piwa kraftowe są dostępne w Sainsbury. No ja to rzadko chodzę do Sainsbury'ego, jest daleko. Także byłem ostatnio, zobaczyłem, kupiłem. Piwo nazywa się Conquering Mountains. Jest to New England Double IPA 8% alkoholu, czyli zdobywanie gór. Bardzo ładne tutaj, tak jakaś przełęcz tu pokazana jest. Ładnie wygląda. Ogólnie to browar jest usytuowany niedaleko Liverpoolu, nad rzeką. Także Liverpool jest po drugiej stronie rzeki. Dobra, nie za dużo piszą. Użyli podobno ogromnej ilości chmielu, 15 gramów na litr. A te chmiele to były Citra, Mosaic i Simcoe. No i to jest tu. Jeśli chodzi o słody, to tylko podaję alergeny, słód jęczmienny, owiec i pszenica. I to jest to. Dobrze, przejdźmy do piwa. Jak otworzyłem puszkę, od razu taki piękny aromat chmielowy buchnął. Troszkę jakby lasu, no, wiecie, sosna, a potem ogromne ilości owoców egzotycznych, mango, ananas. Troszkę może marakuji, ale ananas i mango w dużej ilości. Jak widzicie, jest to dosyć ciemne piwo, może dlatego, że jest dosyć duża słodowość. Prawie, że tak pomarańczowe wygląda, oczywiście hazy. Piana też była taka lekko pomarańczowa w kolorze. Oczywiście to była tylko taka jakby odrobinka. Drobno pęcherzykowa piana, dosyć gęsta, no ale robiłem zdjęcia, opadło. Ja jak zwykle zresztą. Ale jeszcze coś tam jest. Jeszcze coś zostało. Nie jest tak źle. Jak powiedziałem, piękny aromat chmielowy, dużo, soczyście, egzotycznie, z odrobiną sosny i gdzieś tam jakieś jeszcze pomarańczowe, takie zestowe akcenty. Dobrze, to przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Oczywiście słodowo, ale nie słodko. Słodowo. Fajne takie odczucie w ustach. Troszkę ziarnistości, ale naprawdę bardzo aksamitnie, tak kremowo. Do tego bardzo niskie nasycenie, także pije się to normalnie, tak jakby rozpuszczone lody normalnie. Bardzo fajnie, takie dosyć gęste, ale jest pewna taka soczystość, trochę zestawowości. Także są akcenty pomarańczowe, cytrusowe, zestowe, a potem jak zwykle egzotyczny miks. Mango, ananas, troszkę marakui, jakaś papaja, wszystko razem, ale nie jest to jakieś bardzo mocne. Aromat jest dużo bardziej wyraźniejszy. Co mnie zaciekawiło, to jest to, że czuć goryczkę. Goryczka jest grejpfrutowa, lekko może podbita przez
takie lekkie rozgrzewanie gardła od alkoholu. Także jest. Goryczka jest i to nawet fajnie zaznaczona, jak na tle takiej fajnej słodowości tutaj, no to się wybije, jak dla mnie. Szczególnie, że dosyć rzadko goryczka jest fajnie zaakcentowana w New Englandach. Także bardzo fajne piwo. Ma takie sesyjne nastawienie, bardzo ładnie się je pije, delikatnie. Ale ma pewną soczystość. Nie jest ciężkie. Bardzo fajne. Bardzo fajnie wchodzi. Fajny aromat. Można fajnie się przy nim zrelaksować. Naprawdę delikatne. Ale ma różne takie rzeczy, że wyróżnia się spośród tłumu. Szczególnie ta goryczka jest tutaj super. Nie jest duża, ale ładnie zaznaczona jest. Fajne piwo. Można dostać w supermarkecie. Czemu nie? Warto spróbować. Nie jest, że tak powiem, jakieś bardzo drogie. A bardzo przystępne, jeśli chodzi o odczucie w ustach, o odświeżanie. Takie naprawdę fajne piwo do picia. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, to będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie, cześć!